Ty do końca jednak byłaś konsekwentna i chciałaś, żeby to Karolina wygrała. To jak zareagowałaś na Mariusza zwycięstwo? No nie do końca, że chciałam, tylko myślałam, że tak będzie. Uważam, że ja nie miałam żadnego faworyta konkretnego jednego, ale myślałam, że ludzie tak myślą, powiedzmy. Ale bardzo się cieszę, że Mariusz wygrał, bo Mariusz był naprawdę najlepiej śpiewającym uczestnikiem, można to powiedzieć głośno. Więc cieszę się, że po prostu tak naprawdę muzyka i to, że jak to śpiewa, to wygrało ten program. I to jest bardzo jakby miłe i dobre też dla nas wieści, dla muzyków, że jednak gdzieś to, czy się to śpiewa dobrze, czy nie, wygrywa programy i wygrywa głosy ludzi, więc to było tak naprawdę miłe stwierdzenie. Finał Idola za nami. No, czy spodziewałeś się takiego wyniku, bo jeszcze chwilę przed ogłoszeniem typowałeś kogoś innego? Typowałem sercem, ale rozmawialiśmy przed programem, że wygra Mariusz czwórkę i wszyscy byliśmy właściwie pewni, ale powiedziałem... Ściemnialiście później na antenie. Ściemnialiśmy, telewizja po prostu, nie każda, ale... No, nie chcę powiedzieć kłamie, ale leciutko zakrzywia rzeczywistość. Nie, ja na przykład zwróciłem uwagę, chciałem podkreślić rolę tutaj Krystiana, bo naprawdę tak jest, Krystiana Jakuba, bo naprawdę tak jest, że przy jego wykonaniach po prostu 3 na 5 miałem tak ale 2 na 5 miałem tak wow, o to mi chodzi, że ktoś mnie po prostu wzruszył i już. Ale Mariusz jest po prostu znakomity, byliśmy pewni po 2 odcinki temu, a ten poprzedni to już na pewno, po prostu w czwórkę wiedzieliśmy, że wygra Mariusz i odjazd, no. A tak naprawdę, kto wie, czy ja mówię prawdę, czy się po prostu nie wymądrzam, nie wiem.